Dzisiaj jeszcze raz chcę opowiedzieć o poczuciu winy. To taki temat, który wraca jak bumerang i powiedziałabym nawet, że to poczucie winy często nas dotyka nawet w takich obszarach naszego życia i w takich sytuacjach, w których zupełnie byśmy się tego nie spodziewali. Poczucie winy oczywiście dotyczy nas samych, czyli odnajdywania w sobie czegoś, co nie jest pozytywne. Myślę, że z jednej strony jest to takie trochę błędne koło, bo poczucie winy bez wątpienia obniża nasze poczucie własnej wartości. Czyli im bardziej czujemy się nie w porządku, im bardziej czujemy się winni, tym słabsze nasze poczucie wartości, tym niższa nasza samoocena. Ale z drugiej strony to również działa w drugą, jak gdyby w drugim kierunku, bo zobaczcie, jeśli mamy niskie poczucie własnej wartości, to wpadamy w to poczucie winy po prostu z rozpędu, niejako spontanicznie. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, w której ktoś nas zranił, na przykład ktoś nas zaatakował, bez dania racji. Ktoś, kto ma jakieś tam swoje oczywiście problemy, swoje wzorce i nagle zdenerwowany, rozdrażniony natyka się na nas i krzyczy do nas, wyzywa nas, ośmiesza nas. I w tym momencie oczywiście u nas pojawiają się trudne emocje. Emocje, które można by nazwać złością na tego człowieka, gniewem, tak, tam jakimś żalem do tej osoby. No i tutaj każdy z Was od razu powie, tak, to jest kwestia po pierwsze naszego wzorca, czyli niskiego poczucia własnej wartości, którym to przyciągnęliśmy. A po drugie zauważycie też od razu, że jest tutaj potrzeba wybaczenia tej osobie, tak, ponieważ to ta osoba nas skrzywdziła. Natomiast bardzo często nie zauważamy, że w takiej sytuacji trzeba też wybaczyć sobie. No bo gdzież tu nasza wina? Naszej winy przecież nie ma. A skoro nie ma winy, to nie powinno być też poczucia winy. Tymczasem jest. Dlaczego? Bardzo często to jest właśnie coś takiego jak żal do siebie, że coś takiego przyciągnęliśmy do swojego życia. To oczywiście dla tych, którzy pracują z rozwojem. I tutaj od razu zwrócę uwagę, że to jest też najczęściej przyczyna, dla której wielu ludzi nie wierzy w prawo przyciągania. Ludzie zaprzeczają temu. No to trochę nie ma sensu, bo zaprzeczanie prawo przyciągania jest tak jak zaprzeczanie prawo grawitacji. Bez względu na to, czy wierzymy w zasady fizyki, czy nie, one po prostu działają. Prawo przyciągania też działa. Także na tych, którzy piszą takie szeroko rozbudowane artykuły na ten temat, że zasada lustra nie istnieje, że to wymysł. Oczywiście, że istnieje, oczywiście, że to nie jest żaden wymysł. No ale ludzie właśnie dlatego w ten sposób zaprzeczają, ponieważ nie są w stanie udźwignąć jeszcze winy za to, że mają w sobie jakiś wzorzec. Już o tym mówiłam i pisałam na swojej stronie. I powtórzę raz jeszcze, to, że posiadamy jakiś wzorzec, na przykład niskie poczucie wartości, którym przyciągamy określone przykre wydarzenia, to nie oznacza, że my jesteśmy temu winni, bo każdy z nas posiada wzorzec, każdy bez wyjątku. Te wzorce są różne, dlatego nasze doświadczenia też są różne, ale każdy z nas posiada w sobie taki wzorzec. To ważne, aby to wiedzieć, to ważne, aby się nie obwiniać. Zasada lustra pomaga nam uzdrawiać te rzeczy. Dzięki temu, że wiemy, jak to wszystko działa, jak pracuje energetyka, jesteśmy w stanie uzdrowić właśnie te wzorce, które powodują, że w naszym życiu pojawiają się trudne doświadczenia. I teraz jeśli ktoś właśnie przeżywa jakąś agresję, jakiś atak, doświadcza jakiejś przemocy, to poprzez uświadomienie sobie, że wystarczy podnieść poczucie wartości i pokochać siebie, poprzez samo to on już wchodzi na drogę uzdrowienia. Dlatego, że kiedy to zrobi, to więcej nie będzie spotykał się z przemocą, nie będzie jej doświadczał. Dlatego uważam, że prawo przyciągania i zasada lustra to coś, co jest dla nas wielkim darem. Taka wiedza jest bezcenna, po prostu bezcenna. I zaprzeczanie jej jest jak po prostu strzelanie sobie w stopę, no tak bym to określiła. Ale wracając do poczucia winy, zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. W tej sytuacji, w której ktoś nas bezzasadnie atakuje, bo akurat ma zły dzień, bo akurat coś tam się złego wydarzyło i on na nas rzuca się z krzykiem,
Jest też jeszcze jedna rzecz, a mianowicie w tej sytuacji u nas może budzić się poczucie winy, w ogóle nie związane z żadnymi wzorcami, z żadną taką wiedzą dotyczącą prawa przyciągania. W nas może budzić się poczucie winy, że doświadczamy czegoś takiego, że doświadczamy jakiejś na przykład słownej przemocy. Dlaczego? Bo to jest prosty wzorzec, który dotyczy chyba prawie oczywiście wszystkich ludzi. Zwróćcie uwagę, proszę, kiedy jesteśmy dziećmi, to nasi rodzice uczą nas takiej bardzo oczywistej zasady. Kiedy jesteś niegrzeczny, to ponosisz karę. Taką karą może być tam na przykład postawienie w kącie, albo pozbawienie kieszonkowego, albo cokolwiek tam jeszcze innego. Najczęściej tą karą jest oczywiście krzyk rodziców, to odrzucenie przez nich. I teraz zobaczcie, jeśli pojawia się w naszym życiu krzyk, agresja, to nasze wewnętrzne dziecko natychmiast łączy to z doświadczeniami z dzieciństwa i od razu wprowadza taką zasadę: zrobiłeś coś źle. Bo skoro ta osoba na ciebie krzyczy, to ty jesteś zły. I pomimo, że my na poziomie świadomym nie odnajdujemy w sobie żadnej winy, no bo załóżmy, tej winy nie ma. Ktoś po prostu miał, tak jak powiedziałam, zły dzień i teraz rozładowuje to na nas. Ale my od razu czujemy się winni. Na poziomie świadomym to nie jest takie oczywiste, ponieważ na poziomie świadomym, jak wspomniałam wcześniej, wchodzimy w gniew. Wchodzimy w żal, wchodzimy w pretensje do tego człowieka i uważamy, że cała ta sytuacja dotyczy tylko naszego gniewu i naszej potrzeby zrozumienia, ewentualnie wybaczenia osobie, która nas zaatakowała. Natomiast na poziomie podświadomym bardzo żywa będzie taka linia tłumaczenia sobie: jesteś winna, zrobiłaś coś złego, dlatego na ciebie nakrzyczano. I zaraz gdzieś tam to wewnętrzne dziecko sobie to układa. Zwróćcie proszę uwagę na ten aspekt, zwróćcie uwagę na to, że w każdej sytuacji, w której ktoś robi coś złego i generalnie trzeba wybaczyć jemu, jeśli oczywiście ktoś chce zajmować się wybaczaniem, to w każdej takiej sytuacji trzeba też wybaczyć sobie. Od razu oczyścić poczucie winy i powiedzieć: nie zrobiłam, nie zrobiłem nic złego. To jest coś, co trzeba w sobie odnaleźć i co można tak naprawdę przeafirmować czy przekodować, nie wchodząc nawet w szczegóły. Pamiętajcie, to są z reguły wzorce przyniesione z dzieciństwa i ma je prawie każdy z nas.